Cześć, witajcie w piątym, ostatnim już filmie z serii, którą nazywam Pętlą Wielkopolską, choć w rzeczywistości, tak jak już wspominałem, wykracza ona poza Wielkopolskę, na Kujawy. To właśnie na Kujawach, a konkretnie w Inowrocławiu, mieście, z którym związana jest postać młodopolskiego poety Jana Kasprowicza, rozpoczynamy ostatni etap naszej pętli. Udało nam się w miarę wcześniej jak na nas wyjechać. Wyjechaliśmy 8.1 z Inowrocławia, zrobiliśmy już jakieś 16-17 km, coś takiego. Całkiem niezłym tempem. Jesteśmy w Kruszwicy pod Mysią Wieżą. Według legendy potężnym grodem Kruszwicy rządził niegdyś król Popiel. Okrutny król Popiel. Jego żona również była okrutna i namawiała go do tego, aby pozbył się Rady Starszych, w której skład wchodzili wujkowie Popiela, stryjowie, wujkowie, z którymi jednak król nie utrzymywał dobrych stosunków. Pewnego razu Popiel wybrał się do Wróżbity. Tak ogólnie chciałem tak. Ogólnie by pan chciał? Co by pan chciał ogólnie? Dowiedzieć się ogólnie, jaka przyszłość mnie czeka. No pan, nie mam to wiedzieć. Ale jak to? To wróżbanie z Wróżbitą. Niby jestem, no. Który przewidział mu Popielu? Twoja władza jest potężna, ale musisz strzec się myszy. Taka mysz może być naprawdę bardzo brutalna. Król oczywiście wyśmiał i zlekceważył przepowiednię. Niejaki Popiel pewnego razu zafałszował przy goleniu i usłyszała go myszka. Stwierdził, że jego żona ma rację i stryjów faktycznie należy się pozbyć. Zaprosił ich więc na ucztę pod pretekstem przeprosin za swoje niestosowne zachowanie wobec nich. Na spotkaniu stryjowie zostali otruci, a następnie wrzuceni do jeziora. W ostatnich słowach Rada Starszych zdążyła jeszcze rzucić na królewską parę klątwę, aby ich śmierć była jeszcze straszniejsza. Gdy z jeziora zaczęły wypełzać myszy, król wraz z żoną schronili się w tej właśnie wieży. Ich ucieczka okazała się jednak daremna, gdyż myszy szybko ich dogoniły i dokonały konsumpcji. Po królu Popielu pozostała jedynie korona. A Mysia Wieża, oprócz legendy o Popielu, oferuje nam również piękny widok, piękną panoramę na jezioro Gopło. Jezioro Gopło jest jeziorem rynnowym, polodowcowym rynnowym. Oznacza, że powstało poprzez zapełnienie wodą rynny lodowcowej, a rynna polodowcowa powstała na skutek działania wód płynących pod lądolodem, na skutek działania tej wody i materiału skalnego niesionego przez tą wodę. Kształt jeziora rynnowego to, no, one są dość charakterystyczne, jeziora rynnowe, one są podłużne i względnie dość głębokie. Jezioro Gopło, położone w województwie kujawsko-pomorskim i częściowo wielkopolskim, jest największym jeziorem tych województw, największym jeziorem Kujaw, a także największym jeziorem Pojezierza Gnieźnieńskiego i całego Pojezierza Wielkopolskiego. W całym kraju Gopło jest 11 na liście największych powierzchniowo jezior, natomiast 25 km długości plasuje jezioro Gopło na drugim miejscu w Polsce pod tym właśnie względem. Zaznaczę tylko, że w przytoczonych statystykach nie brałem pod uwagę jezior sztucznych. Nad jeziorem Gopło Juliusz Słowacki ulokował akcję Balladyny. Wody jeziora zamieszkiwała nimfa, królowa Goplana. To może wspomnę jeszcze nieco o takim organizacyjnym wątku rowerowych wyjazdów. Najedzeni, spakowani i w trzyosobowym składzie rozpoczęliśmy ten etap o godzinie 8.01. Pomimo iż dla wielu osób taka godzina rozpoczęcia aktywności brzmi dość abstrakcyjnie, to ja osobiście właśnie w tym aspekcie logistyki naszych rowerowych podróży widzę wiele do poprawy. Na wielodniowych wycieczkach rowerowych to nie wysiłek fizyczny stanowi największy problem, a właśnie uciekający czas.
fajnie dojeżdżać do noclegu, nie jakoś bardzo późno, no i też jeśli chcemy coś zwiedzać, chcemy zobaczyć jak najwięcej atrakcji za widoka, chcemy też zdążyć na przykład odwiedzić muzeum zanim zostanie zamknięte, po prostu musimy mieć ten zapas czasowy. Podobno nie można przejechać jednego dnia wielu kilometrów na rowerze i oprócz tego mieć jeszcze czas na swobodne zwiedzanie. To nieprawda. Można, tylko trzeba wstawać rano. Na tym polega odpowiedzialność. A właśnie, wspomniałem, że tego dnia jedziemy w trójkę. Na większości trasy będzie towarzyszył nam Olek. Olek, którego poznaliście już 2 odcinki temu, kiedy to przejechał się z nami po Poznaniu. Kolejny ciekawy punkt na naszej trasie to Klecze. Pewnie pamiętacie z lekcji geografii taki trójkąt na obszarze Wielkopolski? 3 miasta. Konin, Koło, Turek. Jeśli pamiętacie, to powinny kojarzyć wam się ze złożami węgla brunatnego. No i właśnie Klecze to niewielkie miasteczko pod Koninem, w którym znajduje się główna siedziba kopalni węgla brunatnego Konin. A my rzucimy okiem na to, jak wygląda obszar eksploatacji. Polska plasuje się w światowej czołówce wydobycia nie tylko węgla kamiennego, ale również węgla brunatnego. Błyskawiczny. Jesteśmy w czołówce krajowej, a nawet światowej. Liczba awarii z roku na rok maleje. Węgiel brunatny to skała. Skała osadowa pochodzenia organicznego. Materia organiczna, będąca pozostałością po obumierających roślinach potężnych lasów, z biegiem czasu i na skutek wielu procesów biologicznych, biochemicznych, geologicznych i geochemicznych, przekształca się początkowo w torf, później w węgiel brunatny, następnie w węgiel kamienny i jeszcze później w antracyt. Złoża węgla kamiennego, na przykład te na Wyżynie Śląskiej, pochodzą sprzed ponad 300 milionów lat z późnego karbonu. Złoża węgla brunatnego w Polsce, między innymi te w okolicach Konina, Koła i Turku, pochodzą z neogenu, a konkretnie z miocenu, czyli z epoki, która trwała od około 23 do około 5 milionów lat temu. Węgiel brunatny cechuje się mniejszą zawartością pierwiastka węgla i jest mniej kaloryczny w stosunku do węgla kamiennego. Oznacza to, że do uzyskania takiej samej ilości energii węgla brunatnego należy spalić znacznie więcej. Węgiel kamienny, ze względu na to, że jest starszy, zalega zazwyczaj dużo głębiej niż młodszy węgiel brunatny. Węgiel kamienny wydobywa się więc najczęściej metodą głębinową, a węgiel brunatny metodą odkrywkową. Węgiel brunatny, wilgotny i z dużą zawartością popiołów, podczas transportu zbija się w trudną do rozładunku zwartą masę, a zimą nawet zamarza. Sprawia to, że jest on nieopłacalny w transporcie na dalsze odległości. Elektrownie opalane węglem brunatnym lokalizowane są zawsze w pobliżu obszarów wydobycia, a transport węgla brunatnego odbywa się za pomocą taśmociągów. Zarówno do usunięcia skał nadkładu leżących ponad pokładami węgla oraz do eksploatacji samego surowca używa się takich oto ogromnych koparek. A co może stać się z taką koparką po tym, gdy zostanie już wycofana z eksploatacji? Pokażę wam później. Koparka po wycofaniu z eksploatacji może stać się atrakcją turystyczną, czymś w rodzaju pomnika. Taka oto bestia stoi przy rondzie w Kleczewie. Koparka ta ma długość 34,5 metra, wysokość 15 metrów i wagę
333 ton. Do jej obsługi potrzebne były 3 osoby. Przez 45 lat pracy, od roku 1965 do roku 2010, wydobyła niemal 57 milionów ton węgla brunatnego oraz wybrała ponad 2,5 miliona metrów sześciennych skał nadkładu. W trójkę jeździ się znacznie lepiej, znacznie przyjemniej i znacznie szybciej niż samemu, czy nawet we dwójkę. To z pewnością jeden z czynników, dzięki którym dzisiejsza trasa jest przez nas pokonywana dość sprawnie. Dojechaliśmy właśnie do Lichenia Starego. Jesteśmy pod Bazyliką Najświętszej Marii Panny Licheńskiej. Jest to nie tylko największy kościół w Polsce, ale również najwyższy w Polsce i siódmy najwyższy na świecie. Mają rozmach, skurwysyny. Wyższe są jedynie 3 kościoły niemieckie, 2 francuskie i jeden, co może być trochę zaskakujące, kościół w Wybrzeżu Kości Słoniowej. Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Może na nagraniu tego nie widać, ale na żywo robi naprawdę wrażenie mega ogromnej budowli. Wieża świątyni ma aż 141,5 metra wysokości. Ten kościół, którego budowa ukończona została w roku 2004, ma na swoim koncie również inne rekordy. Posiada największe w Polsce organy, a także największy dzwon w kraju. Bazylika ta przepełniona jest symbolami. Prowadzą do niej schody o liczbie stopni odpowiadającej liczbie lat ziemskiego życia Chrystusa, czyli schody te mają 33 stopnie. Liczba drzwi symbolizuje 52 tygodnie roku, a liczba okien symbolizuje liczbę dni w roku nieprzestępnym, czyli 365. Natomiast świątynia jako całość kształtem swym nawiązuje do falującego na wietrze łana. Łona? Rzuciłbym kamieniem, ale rzuca ten, kto rzucać ma czym, więc to nic nie świadczy, to niczym nie znaczy. Do łanu zboża. Licheń był jednak miejscem kultowym, miejscem kultu. Zdecydowanie wcześniej, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać, że kiedyś powstanie tu taki olbrzymi kościół. Pierwsza świątynia na tych terenach była świątynią pogańską. Natomiast chrześcijański kult Lichenia wiąże się z objawieniami maryjnymi z lat 50. XVIII wieku, a także z licznymi uzdrowieniami podczas epidemii cholery w tamtych latach. Zdarzało mi się obstawiać mecze czy skoki narciarskie i w środowisku typerów Malediwy są synonimem takiego luksusowego miejsca, takiej egzotycznej podróży, na którą stać kogoś, kto trafi jakiś taki, wiecie, taki świetny kupon, tak? Najlepiej wiele zdarzeń i bardzo wysoki łączny kurs i najlepiej jeszcze za 2 złote. Mi również udawało się czasem coś tam wygrać. Ale nie oszukujmy się, za te pieniądze, które ja wygrywałem, mógłbym pojechać na Malediwy, ale co najwyżej na te polskie. Polskie Malediwy, bo taki przydomek nosi jezioro turkusowe na obrzeżach Konina, to sztuczny zbiornik wodny. Powstał po zalaniu wodą jednej z odkrywek węgla brunatnego. Przepiękny kolor woda zawdzięcza
odpadom z elektrowni, popiołom i żużlom, które są tu składowane. Ze względu na silnie zasadowy odczyn, jezioro to nie nadaje się do kąpieli. Jeśli nie chcemy sobie poparzyć skóry, a zakładam, że nie chcemy, to nie wchodzimy do jeziora turkusowego. Brzeg akurat w tym miejscu jest kamienisty i stabilny, aczkolwiek w innych, bardziej dzikich miejscach nie należy nawet zbliżać się do brzegu, gdyż można po prostu ugrzęznąć. Podsumowując, jezioro turkusowe można podziwiać wizualnie, to znaczy teoretycznie to nie do końca można, bo są tabliczki zakazujące wejścia w pobliże jeziora. Najważniejsze w życiu to jest wolność oraz fakt, że ja chcę to zobaczyć i W każdym razie, będąc tutaj, należy pamiętać, że nie tylko w czasach pandemii od jeziora turkusowego najlepiej zachować odpowiedni dystans. A to jest fontanna konia w Koninie. To znaczy, powinna być to fontanna konia w Koninie? No ale zastaliśmy jedynie coś takiego. A może pomnik konia w Koninie będzie czarnym koniem naszego wyjazdu? I czarnym koniem się stałem. No i na koniec jeszcze ostatnia atrakcja geoturystyczna, rarytas. Słup koniński, najstarszy znak drogowy w Polsce. Słup został wykonany z piaskowca w 1151 roku i został tutaj postawiony, aby wyznaczać połowę drogi pomiędzy Kruszwicą a Kaliszem. Odległość do obu tych miast wynosi po 52 km. Pierwotnie ten 2,5-metrowy znak stał przy zamku, który jednak został rozebrany w XIX wieku, a sam znak został nieco przeniesiony. Jest to również najstarszy znak drogowy w Europie poza granicami dawnego Imperium Rzymskiego. W Koninie pożegnaliśmy się z Olkiem, który wrócił już pociągiem do Poznania. My z Konradem ruszyliśmy jeszcze jakieś nieco ponad 25 km w Smaszewie, gdzie czekał na nas samochód. Byliśmy naprawdę tak pozytywnie zaskoczeni przyjęciem przez mieszkańców, którzy nie tylko pierwszego dnia pokazali nam, gdzie dokładnie możemy sobie samochód zostawić, także tego samochodu później przez naszą nieobecność doglądali, pilnowali. No i ostatniego dnia w ogóle, jak dotarliśmy, zapakowaliśmy rowery, pan przyszedł, zaproponował nam herbatkę, także naprawdę mega jesteśmy pozytywnie zaskoczeni takim przyjęciem ciepłym przez mieszkańców Smaszewa. A wracając jeszcze do ostatniego dnia, no zrobiliśmy 134 km, mając po drodze całkiem sporo atrakcji na trasie. Więc wydaje mi się, nawet jestem o tym przekonany, że to był bardzo udany, intensywny dzień. Zresztą tą intensywność już odczułem później, wracając przez noc samochodem tutaj pod Kraków. Jak wracaliśmy do domu, no musieliśmy się tam 2-3 razy gdzieś na poboczu zatrzymać i zdrzemnąć, bo inaczej po prostu by się nie dało. No generalnie cała wycieczka, tak podsumowując, to no ciężko powiedzieć, że miałaby to być nasza podróż marzeń. Już mamy też jeden
sporo ambitniejszy, że tak powiem, sporo ambitniejszy projekt za sobą. Mamy też, mam nadzieję, przed sobą jeszcze fajne projekty, no, które w roku 2020 niestety no, nie wypaliły z wielu akurat względów. No, tą wycieczkę musieliśmy ją w ogóle skrócić z 6 do 5 dni, bo też tam coś nam powypadało, więc robiliśmy średnio dziennie 109 km i to też jest nasz najintensywniejszy wyjazd jak do tej pory, jeżeli chodzi właśnie o te ilości kilometrów. Atrakcji też mieliśmy strasznie dużo zaplanowane, nie udało się wszystkiego zrealizować, ale byliśmy pewni, że tak będzie, bo podeszliśmy naprawdę zbyt ambitnie do planowania tych atrakcji na trasie. Też no, nie oszukujmy się, nagrywanie filmów też zajmuje trochę czasu, tym bardziej, że ja się dopiero tego uczę, dopiero wyrabiam sobie te nawyki z tym związane, żeby mi się to jakoś tak bardziej naturalnie, żeby mi to wychodziło. No i mam nadzieję, że na kolejnych wyjazdach już będziemy to wszystko tak mniej w biegu robić, że będzie tego czasu więcej na zwiedzanie, na nagrywanie spokojne filmów i myślę, że mam taką nadzieję, że te projekty, które nie wypaliły w 2020 roku, jeszcze wypalą, bo bardzo, bardzo na to liczymy i oby się udało je zrealizować. A nie przedłużając już, dziękuję, że dotrwaliście do końca tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał, tak samo jak poprzednie filmy z Pętli Wielkopolskiej, no i nie tylko. A jeżeli moje filmy wam się podobają, a jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to nie obrażę się, jeżeli zrobicie to na przykład teraz albo za chwilkę. A co więcej, będzie to dla mnie na pewno duża motywacja, żeby z przyjemnością jeszcze te filmy dla was tworzyć, żeby, mam nadzieję, pojawiały się być może częściej, no a na pewno, żeby były coraz lepsze z każdym filmem. Dobra, już nie przedłużając, bo się faktycznie bardzo rozgadałem. Dziękuję, trzymajcie się, na razie, cześć.